Dzień dobry, witam na konferencji po meczu 24. kolejki Fortuna pierwszej ligi, w którym GKS Bogatów przegrywa ze Stomienia Morskim 2-3. O komentarz po tym spotkaniu proszę trenera gości pana Piotra Kraczaka. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałbym pogratulować swoim zawodnikom, ponieważ w całym tygodniu, od kiedy zaszły u nas duże zmiany w klubie, tak jak mówiłem to na konferencji przedmeczowej, zawodnicy w całym mikrocyklu dali z siebie 100% i w meczu pokazali to samo. Wiadomo, że piłka nożna jest przewrotna i wynik spotkania może być różny i często dzieje się tak w meczu, jak działo się inaczej na treningach, czyli tak jak powiedziałem, było 100% zaangażowanie i nieczęsto można to przełożyć na sobotni mecz. To nam się udało, no przepraszam, że powiedziałem, my to zrobiliśmy, bo to nam się nie udało, my to wszyscy wykonaliśmy w 100%. To, co sobie zakładaliśmy, zrealizowaliśmy, także było wszystko w tym meczu. Była dramaturgia, poprowadziliśmy 2-0 po pięknych akcjach naszych zawodników i świetnych decyzjach. Bramka Kuby Mysiorskiego, którego to są dopiero pierwsze minuty na boiskach pierwszoligowych, ale on dał sygnał i dawał wcześniej sygnały na to, że może robić różnicę na boisku. Tak samo Koki Hinokio, który zdobył piękną bramkę i to było bardzo, bardzo istotne w pierwszej połowie. No, w drugiej zespół gospodarzy trochę nam napędził stracha, ale dobrze zareagowaliśmy i zdobyliśmy zwycięską bramkę, też zresztą bardzo ładną, także tylko tyle. Chciałem bardzo podziękować zawodnikom i to był dla nas bardzo ważny mecz, bardzo ciężki. Za chwilę kąpiemy się, jedziemy i myślimy o kolejnym spotkaniu, bo to jest dopiero pierwszy kroczek do tego, żeby trochę spokoju było w naszym klubie, a czeka nas jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy. Na opinię po tym spotkaniu prosimy trenera GKS Bogatów, pana Marcina Węgierskiego. Dobry wieczór Państwu. Żeby wygrać mecz, trzeba zagrać dwie równe połowy. Pierwsza połowa to zapomnienie, prosto stracone bramki. Natomiast w drugiej odzyskaliśmy wigor, doprowadziliśmy do remisu. Niestety nie udało nam się przechylić szali na naszą korzyść i przegrywamy mecz. Dziękuję Państwu.